poniedziałek przy ulicy Morskiej w Koszalinie wybuchł pożar. Ogień objął warsztat samochodowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi. O szczegółach opowiada młodszy kapitan Bartosz Zawiałow z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Młodszy kapitan Zawiałow Bartosz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. 27 marca około godziny 23 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze warsztatu przy ulicy Morskiej w Koszalinie. Na miejscu okazało się, że pożarem objęty jest właśnie ten warsztat, pomieszczenia magazynowe i wraz z wyposażeniem. Na miejscu pracowało 12 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyczyna została nieustalona. Tą przyczynę będą ustalać uprawnione organa, czyli policja pod nadzorem prokuratury. Na skutek tego zdarzenia nikt nie został ranny.